Podejdź bliżej i zobacz, co jest wewnątrz, odpowiedziała. Podszedłem więc tak, jak mnie o to poprosiła, a następnie zajrzałem do środka. W szafie ubraniowej na tylnej ściance znajdowało się wielkie lustro. Przypuszczalnie kryształowe. Oprawione było w drewnianą i pozłacaną ramę. Bardzo ciekawe rozwiązanie. Człowiek przebiera się przy szafie, mogąc jednocześnie przeglądać się w zwierciadle. Tak też uczyniłem. Po czym kubek z kawą wypadł mi z dłoni, a włosy na głowie stanęły dęba, gdyż w swoim odbiciu, w rzeczonym lustrze tuż za mną, zobaczyłem stojącą współlokatorkę. Patrzyłem się w jej odbicie, widząc jednocześnie jakby w zwolnionym tempie spadający kubek z kawą. W momencie, w którym zetknął się z podłogą, roztrzaskał się na cztery równe kawałki, a staruszka uśmiechnęła się, odsłoniwszy połamane i pożółkłe stare zęby. Resztka kawy, która znajdowała się w porcelanowym naczyniu, uniosła się do góry, po czym po chwili spadła na deski parkietowe. Odbicie staruszki w tym momencie znikło, a zamiast niej pojawił się obraz mojej wystraszonej żony.